wtorek, 15 września. Witamy na konferencji prasowej przed meczem derbowym. Jutro Łódzki Klub Sportowy zagra na stadionie Widzewa. Ze mną jest trener Wojciech Stawowy. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam wszystkich. Trenerze, jak nastroje w obliczu tej batalii, na którą czeka cała piłkarska Łódź, chyba nie tylko Łódź? Nastroje bojowe, tak jak przed każdym meczem. Oczywiście z tą świadomością, że są to derby, więc jest to na pewno inny mecz niż te wszystkie, które się rozgrywa w lidze. Tutaj też ważnym aspektem jest prestiż. Nasi kibice w każdym meczu są dla nas bardzo ważni, ale też wiemy, że ten mecz jest dla nich też szczególnie ważny i dlatego chcemy po prostu jeszcze bardziej dla naszych kibiców w tym spotkaniu zagrać. Także przygotowujemy się do tego meczu bardzo solidnie, zresztą tak do każdego innego. Nie budujemy jakiejś takiej sztucznej, niepotrzebnej presji. Mamy jak gdyby świadomość swojego potencjału. Wiemy też, że staniemy naprzeciwko silnego rywala, że jest to mecz derbowy. Ale tak mówię, przygotowujemy się normalnie i z dużą nadzieją podchodzimy do tego jutrzejszego spotkania. Przechodzimy do pytań od dziennikarzy. Mateusz Żegota z portalu LKS Fans pyta, czy widać, że ten poziom motywacji jest wyższy na treningach niż w trakcie innych mikrocykli w tych ostatnich dniach? Poziom motywacji jest dokładnie taki sam. Zawodnicy pracują, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo solidnie, sumiennie. Starają się wykonywać wszystko to, co do ich obowiązków należy. Pracujemy nad tymi elementami, które dla nas są w każdym meczu bardzo ważne, istotne, które potrafimy już robić i oczywiście doskonalimy te elementy, nad którymi trzeba jeszcze po prostu popracować. Oczywiście są też takie rzeczy przed każdym meczem, gdzie staramy się po prostu coś wypracować specjalnie na dane spotkanie, ale absolutnie nie po to, żeby to miało odbiegać od naszego stylu gry. W materiałach z zakuli z ostatnich spotkań dość wyraźnie zaznacza pan wartość przeplatanki. Czy przez ten dość krótki okres pracy w UKS-ie zdążył pan na tyle zżyć się z klubem, że to jutrzejsze spotkanie będzie miało dla pana dodatkowy wymiar? Powiem krótko. Siła i walka, bo w sercu jest przeplatanka, także oczywiście, że z klubem bardzo się zżyłem. Zżyłem się z piłkarzami, z otoczeniem, z ludźmi, którzy tutaj w klubie pracują, z kibicami. Muszę powiedzieć, że dostaję bardzo dużo SMS-ów od kibiców, takich mocno zagrzewających do jeszcze lepszej pracy, co jeszcze bardziej mnie mobilizuje. Dlatego jest to dla mnie tak samo ważny mecz pod każdym względem, jak dla każdego UKS-iaka bez wyjątku. Zarówno dla pana, jak i kilku podstawowych piłkarzy jutrzejsze spotkanie będzie ważne emocjonalnie. Czy stara pan tłumić emocje u siebie i piłkarzy, czy jednak czasami daje się im ponieść? Emocje zawsze towarzyszą każdemu spotkaniu, tym bardziej jeśli jest to spotkanie derbowe. Natomiast nad emocjami trzeba umieć panować. Wiadomo, że ważną rzeczą jest to, żeby po prostu nie wyjść na mecz przemotywowanym, żeby po prostu do tego spotkania też umiejętnie podejść, jeśli chodzi o tą sferę mentalną, bo przemotywowanie niczemu dobremu nie służy, nerwy też niczemu dobremu nie służą. My jesteśmy zespołem, który wie jak grać, wiemy co mamy robić na boisku, stąd myślę, że tutaj jak gdyby ta kwestia jest taką wiodącą, jeżeli chodzi o naszą codzienną pracę, nad tym się skupiamy i jeżeli będziemy realizowali na boisku to wszystko, nad czym cały czas pracujemy, a co pokazaliśmy w dwóch pierwszych spotkaniach, to wierzę głęboko w to, że zagramy jutro naprawdę bardzo dobre spotkanie, które po prostu na długo pozostanie w pozytywnym tego słowa znaczeniu w naszej pamięci. Jak prezentuje się sytuacja zdrowotna i kadrowa? Pyta również Mateusz z UKS Fans. Czy zawodnicy są zdrowi i czy możemy liczyć na to, że w kadrze meczowej po raz pierwszy pojawią się Dankowski i Czelea? Zawodnicy są zdrowi. Oczywiście były pewne drobne takie urazy niegroźne po ostatnim meczu ze Stomilem.
to są rzeczy normalne, naturalne. Natomiast nie ma tutaj problemów zdrowotnych, które miałyby powodować to, że kogoś w kadrze miałoby nie być. Natomiast jeżeli chodzi o Kamila Dankowskiego i Daniela Czele, no to tak jak powiedziałem na jednej już ze wcześniejszej konferencji, nie są to zawodnicy, którzy jeszcze w pełni są gotowi, żeby grać przynajmniej te 45 minut. Oczywiście czas pracuje na ich korzyść i mogę tutaj zdradzić, że na pewno w kadrze meczowej, nie na mecz z Widzewem, a następny już najbliższą sobotę z Zagłębią Sosnowiec, znajdzie się Kamil Dankowski, a myślę, że w kolejnych meczach też już będzie miejsce dla Daniela. Oni już praktycznie, można powiedzieć, są na tym takim końcowym etapie, jeżeli chodzi o dojście do pełnej dyspozycji. Najdrażniejszą bronią Widzewa wydają się być stałe fragmenty gry wykonywane przez Czosaciewicza, a kończone najczęściej przez Tanżynę i Robacza. Czy w związku z tym ma pan jakiś specjalny plan, jak zneutralizować to zagrożenie? No, najlepiej to w taki sposób, żeby jak najmniej tych stałych fragmentów gry Widzew miał. Wiemy, że jest w tym elemencie gry groźnym zespołem. Recepta na to jest przede wszystkim dobrze się ustawiać, być zdyscyplinowanym taktycznie w tym elemencie gry również. Też mocno nad tym pracujemy. Staramy się po prostu to doskonalić, bo nie była to nasza najsilniejsza strona, jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty piłkarskie. Ale tak jak mówię, pracujemy nad tym, wygląda to coraz lepiej. Oczywiście tutaj będzie się liczyła determinacja, walka, postawa zawodników i koncentracja w każdym elemencie gry, również i w tym, o którym tutaj mówimy, czyli przystaje fragmenta gry. Krzysztof Sędzicki z telewizji Toja pyta z kolei, czy rola faworyta w derbach dodaje skrzydeł, czy raczej dodaje ciężaru zawodnikom? Ale myślę, że rola faworyta jest bardziej kreowana przez media niż przez stan rzeczywisty. No oczywiście w tabeli jesteśmy wyżej niż Widzew, ale to jest dopiero początek ligi. Ta tabela będzie się jeszcze cały czas tasować. Oczywiście ja zrobię wszystko jako trener, żebyśmy cały czas byli u góry, wysoko, najlepiej na pozycji lidera i nie jest to jak gdyby chytrość z mojej strony, tylko to coś, co chcemy po prostu osiągnąć, bo mamy jasno sprecyzowany cel. Nie będę też jak gdyby oryginalny, mówiąc o tym, że no derby to są spotkania, które rządzą się swoimi prawami. To są zupełnie inne mecze. Tutaj też odgrywają rolę inne czynniki. Tu zapomina się też o tabeli. Dlatego mówię, na pewno ja nie oceniam tego tak, że my jesteśmy faworytem, jeżeli chodzi o to spotkanie. Widzew ma naprawdę dobry zespół. Te mecze, które przegrali, to były mecze, gdzie może być taki troszkę zaciemniony obraz, jeżeli popatrzymy przez pryzmat wyniku, bo ta drużyna w tych meczach miała swoje sytuacje, miała swoje dobre momenty. Na pewno będzie to dla nas bardzo groźny rywal, ale rywal, z którym uważam, jesteśmy w stanie sobie poradzić, pod warunkiem, że będziemy grali swoją piłkę, będziemy mocno zdeterminowani, a nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Jeszcze na koniec, pewnie na to pytanie trener będzie mógł więcej powiedzieć za kilka dni, ale na ten moment, jakby trener porównał te derby krakowskie, w których kilkukrotnie miał okazję uczestniczyć z tymi łódzkimi. No, tak pan powiedział, na pewno te derby będzie można porównać w momencie, kiedy te derby się już rozegrają, tak? Natomiast niewątpliwie derby Łodzi zawsze słynęły z tego, że były to dobre widowiska, był specyficzny klimat tych derbów, tak jak w przypadku właśnie meczy derbowych. Na pewno tę atmosferę będzie czuć jutro od rana i będzie ją pewnie też widać na ulicach. Wiem, że nasi kibice będą tutaj oglądali mecz na Telebimie, na naszym stadionie. Cieszymy się z tego bardzo, bo mam nadzieję, że będziemy ich czuć, a może nawet i słyszeć. Także na pewno te derby Łodzi to są derby, które są znane w całej Polsce. Ja nawet wczoraj w telewizji słyszałem, że o tych derbach już mówiono na antenie ogólnopolskiej. Mało jest takich meczy derbowych jak mecze UKS-u z Widzewem. Myślę, że są to jedne z najbardziej atrakcyjnych derbów i przez już długi, długi okres czasu oczekiwanych derbów. Także spełniają się, myślę, marzenia kibiców jednej i drugiej drużyny, a
Mam nadzieję, że jutro po tych derbach moja drużyna, ja jako trener, mój sztab szkoleniowy i przede wszystkim nasi kibice będziemy bardzo zadowoleni i będziemy się cieszyć, że UKS rozegrał dobre spotkanie, wygrał te derby, bo na pewno nas na to stać i nie jest to jak gdyby postawa taka buńczuczna z mojej strony, tylko po prostu rzecz uważam normalna. Jedziemy na Widzew pełni pokory, tak to powiedziałem, ale z wiarą we własne możliwości, umiejętności. Chcemy tam zagrać po prostu bardzo dobre spotkanie. Dziękuję trenerze za te wypowiedzi. Dziękuję. Gościem naszym był trener Łódzkiego Klubu Sportowego Wojciech Stawowy.